Siemaneczko, z tej strony ja, czyli Maciek654, witam was w drugim odcinku z serii Od Zera do Trackera. I w dzisiejszym odcinku będziemy jechać z Berlina, ponieważ jestem aktualnie w Berlinie. Ponieważ, no, opowiem wam krótką historię, że po prostu jeden z naszych kierowców od nas z firmy, o, ale fajny Mustang. Ogółem jeden kierowca z naszej firmy po prostu jest szpital, ponieważ miał no jakby to powiedzieć. No miał przykry incydent, oczywiście z samochodem nic się nie stało. Najważniejsze, że dotarł w porę do szpitala. Teraz jest już w Polsce. Będzie miał miesiąc zwolnienia, czy się będzie na miesięcznym urlopie chorobowym. I w tym czasie będę jeździł jego ciężarówką, ale sam nie wiem, jaka to jest ciężarówka. Wiem tylko, że to jest jakiś DAF na tablicach ZS850UJ. I że stoi tutaj na placu, właśnie chyba to jest ta ciężarówka, chociaż nie jestem tego w 100% pewien. No, przyspieszmy trochę kroku, bo tak trochę wolno idziemy. To jest chyba ten Fafik. Cały malowany, właśnie tak wspominał prezes, że to jest najlepszy Fafik w całej firmie. Wy pewnie już go na pierwszy rzut oka zauważyliście na miniaturce. Bo oczywiście zdjęcie zaraz zrobimy, w sumie możemy teraz zdjęcie zrobić, także zaraz zobaczycie, jak miniaturki powstają. Czekajcie, tak jeszcze kawałek sobie odejdziemy. Akurat, żeby aparat objął. O kurde. Dobra, myk, zdjęcie zrobione. Czy jeszcze możemy z innego profilu zrobić? Proszę, o. Kurde, ale strasznie mi świecą. Dobra, zdjęcie zrobione. Zbigniew, Poltrans. To jest moja firma. O, dobra. Otwarty. A kluczyk do stacyjki to gdzie jest? Znajdziecie w schowku firmowym. Oczywiście ja wam go nie mogę pokazać. Tylko kamerę. Dobra, jest kluczyk. Skoro auto jest otworzone, pakujemy się do środka. On tydzień temu niecały wysiadał z tego samochodu, że widać, że zostawiony tak jakby w trakcie trasy, że po prostu go odstawili tutaj. Jeden kierowca, który tutaj był przejazdem tydzień temu, innym zestawem, ponieważ taki jeden kierowca jeździ manem od nas firmy na biegu zostawiony. Światełka. O kurde, ale fajne podświetlenie. Kozak. Dobra, zresztą my światełek nie potrzebujemy. Powolutku będziemy wyjeżdżać. Rury widać fajne, wydechowe. Dzisiaj będzie powrót do Polski. O kurde. Może jakoś tam lapę sobie ogarniemy, ale dopiero na autostradę wyjadę, bo to chcę wam też trochę poopowiadać, jak to było, że przez miesiąc ponad filmów nie było. No powiem wam tak, szkoła, jakby to powiedzieć, miał być w ostatni weekend wakacji miał być film, a tu klapa bez filmu. Poza tym, no wiecie jak to jest, teraz nie zawsze we wrześniu był czas, żeby nagrać coś. Także następny film może za 2 tygodnie wrzucimy z tej serii. Ta seria nie jest aż tak często w ogóle oglądana, także myślę, że wam to nie będzie przeszkadzać, że raz na 2 tygodnie będzie film. Chociaż może raz na tydzień, to zależy, tak? Dużo zależy. Trochę się.
No i w sumie niepotrzebnie zwalniałem, skoro to już do 60, do 70 można iść. Słuchajcie, może chwila nas nie zbawi, tylko zobaczmy sobie. Póki co na szybkości w tableta widać fajną tapetę mam na tablecie, nie? Dobra, musimy obrać sobie cel na Szczecin, ponieważ zostawiamy auto, nie w Szczecinie, tylko w Poznaniu, przepraszam was bardzo, w Poznaniu. Także dzisiaj króciutka trasa, przylecimy do warsztatu firmowego w Poznaniu, ponieważ ten pan Zbigniew, który jeździ tym DAF-em, jeździ pod Poznaniem, ponieważ mamy dwie siedziby firmy, mamy w Poznaniu i mamy w Szczecinie. Poza tym już jak zauważyliście, jeździ on pod Udarem, także... pod Adarem, przepraszam bardzo. Sorry, taki jeden youtuber mi się pomylił. Z takim Adar z Udarem mi się pomylił. Adar to jest spedycja, Udar to jest youtuber pewien. Wstawię wam link do jego kanału w opisie. O, przejechał. Udar też przez jakiś czas DAF-em jeździł. Także trochę mi się pomieszało. Potem Udar też jest youtuberem nagrywającym no szczególnie jazdy ciężarówki, ponieważ jest kierowcą ciężarówki. Też tam robi różne streamy, live'y, jak zwał, tak zwał. Wo, się rozpędził. Nie, na ogół nie jeżdżę pod tą spedycją, tak? Po prostu samochód odbieram z Niemiec i lecimy, kurde, no do... ogółem do, kurde, o Jezu, z Tuwa on leci? Z Kubaniec. Jezu, ja nie wiedziałem, że te 460 takie szybkie. Dobra, lecimy. Poza tym, jak widzicie, typo zrobił prawie 6000 km, kurde. Za tą... nie wiem, czy to jest miesięczna trasa, czy... że on jeździ w międzynarodówce, także myślę, że koło 2-3 tysięcy robi co 2 tygodnie. Także no to może być nawet miesięczna trasa. Aż Dafik One zadbany, dodatkowo tegoroczny 22 tysiące, 21,5 tysiąca w zasadzie, niecałe. Także no, auto praktycznie nówka sztuka. Poza tym pół zbiornika paliwa, także na bank się dohulam do Poznania. Nie będzie z tym problemu. Zostawimy samochód tam na warsztacie. Tam sobie już powinni poradzić, bo tam też jakiś przegląd muszą zrobić, bo teraz samochód będzie stał. Zresztą kto wie, może mnie na ten miesiąc przyniosą tam do siedziby do Poznania. Ja bym sobie trochę pojeżdżę, ponieważ póki co w firmie nie mam samochodu jako takiego. Jeździłem Mercedesem, ale Mercedes poszedł na sprzedaż. A tamten kierowca, który wcześniej jeździł Mercedesem, dostał teraz Magnumkę, także przesiadka z złego na gorszy, kurde. Magnum jak u dziada przecież. Tak, dobra. Może by was nie zanudzać, lecimy z timelapse. Got me.
to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a cold thing. Like to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. No to co, w sumie będę dojeżdżał już do Poznania. W zasadzie już jestem w Poznaniu. Zaraz się my będziemy żegnać, kurde. Dobra. Zdążę, dobra. O kurde, ale te dziury w tych polskich drogach. Spójrzmy na licznik, chyba się wam przybliżę widok na licznik. No, prawie 6000 km. Kurde, tylko szkoda, że nie ja nabiję. Już dosłownie mamy kawalutek, także no zaraz będę kurde swoje. W sumie ja żadnych manatków praktycznie nie miałem w tym samochodzie. Raczej chodziło o jakieś jedzenie, kurde, tego kierowcy co jechał, tak żeby to ogarnąć, żeby to, wiecie, ewentualnie powyrzucać, no bo wiecie, samochód dzień stał, nie? Też trochę zaczynałem czuć wilgocią w tym samochodzie, ale co, w sumie jak ja dostanę ten samochód na ten miesiąc, to go ogarnę, kurde. Tego, wiecie, weźmie się go posprząta. Nawet jak ten samochód dostanę, to tabliczkę trzeba będzie schować pod łóżko, bo nie moja. Żeby pan Zbyszek się nie denerwował. Dobra, zostawimy na ręcznym. Słownie kawalutek mamy do bazy firmy. Dobra. Bo jak pamiętacie, tam na pierwszym odcinku, czyli na poprzednim odcinku, pokazywałem wam tą bazę firmy w Szczecinie, ten kawałek za Szczecinem w zasadzie. Tam, gdzie trzymamy auta. Tam, gdzie ja pracowałem. No i pracuję do tej pory. Będzie nadrzuta. No i tutaj zjeżdżamy, bo ja wiem, gdzie jest ta baza firmy. Kiedyś tutaj Mercedesa pierwszego dnia, jak w robocie byłem, to zostawiałem. Bo coś ze skrzynią było. Na pierwszym odcinku was trochę zbejtowałem, ponieważ ja już wcześniej troszeczkę pojeździłem tym Mercedesem. Także żeby nie było. Ale tym DAF-em jestem pierwszy raz w ogóle. Pierwszy raz widzę ten samochód. Tylko tak, żeby go postawić. To musiałbym się nawrócić chyba. Także zaraz się zobaczy. Jakiś Lancer, kurde. Dobra, to będziemy... Że tak go zostawimy. Nie będę wjeżdżał na halę. Nawet nie wiem, czemu te się drzwi podniosły, chyba na fotokomórkę są. Kto wie. To jak najbliżej postawię. O, dobra.
Co, gasimy typa? No to co? Pewnie jak dostanę ten samochód, to w następnym odcinku zobaczycie prezentację, chociaż kto wie, może dostanę już taki swój, żebym się nie przesiadywał, bo teraz pracuję tak jakby jak skoczek, kurde, jeżdżę na czyichś samochodach, a się może zmienić. Oczywiście już tu swoją kartę kierowcy ogarnę. Dobra, zaraz ją wyciągnę. Także no cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.